Reset obywatelski. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy Reset Obywatelski. Bardzo, bardzo was gorąco witam dzisiaj. Wieczór jest chłodny, ale sytuacja polityczna i nie tylko polityczna ciągle jest gorąca. W naszym kraju dużo się dzieje, oby zaczęło dziać się lepiej, pojawiła się wreszcie nadzieja. Gorąco wam dziękuję wszystkim, którzy jesteście, wszystkim, którzy nas wspieracie. Bardzo gorąco dziękuję Łukaszowi Biedce, który jest naszym producentem wykonawczym, czyli sponsorem honorowym Obywatelskim, bo nie mamy innych. Sponsorów mamy tylko sponsorów obywatelskich, nie mamy sponsorów państwowych, publicznych, komercyjnych. Nie jesteśmy jak to na przykład media pisowskie zasilane pieniędzmi przez spółki skarbu państwa i przez sieć kas oszczędnościowych Skok, takie takie może nazwijmy instytucji jak wiemy aferalnych, które wspierają ryzyka, wspierają propagandę PiS i o których będziemy dzisiaj mówić, ponieważ naszym gościem dzisiaj jest Wojciech Kwaśniak, człowiek, który próbował poskromić e, nadużycia, mówiąc delikatnie, afery, skandale finansowe oszustwa, do których dochodziło w sieci e, Skok, wspierającej pis w sieci tych niby banków. Tych kas oszczędnościowych, które okazały się kasami aferalnymi. Człowiek, który próbował powstrzymać te nieprawidłowości i który zapłacił za to straszną cenę. Zapraszam do studia pana Wojciecha Kwaśniaka. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Chciałbym zacząć od tego, co się wydarzyło 10 lat temu, kiedy wracał pan do domu z pracy. Chciałbym poprosić, żeby pan nam powiedział. Jakie pan pełnił wtedy obowiązki? Co pan zaczął robić, jeśli chodzi o kasy SKOK i co wtedy pana spotkało? To było, tak jak pan wspomniał, 10 lat temu, 16 kwietnia 2014 roku, półtorej roku po objęciu publicznym nadzorem przez KNF działalności SKOK w Polsce. Ja pełniłem funkcję zastępcy przewodniczącego odpowiedzialnego za nadzór nad rynkiem bankowym, w tym również spółdzielczymi kasami oszczędnościowymi. kredytowymi Okazało się po przejęciu tego nadzoru, że bardzo duża grupa kas jest w poważnych kłopotach finansowych. W związku z tym w 2013 roku w szeregu kas rozpoczęliśmy działania i kontrolne i naprawcze. W tym również wiele postępowań odnośnie wprowadzenia zarządu komisarycznego. Jedną z taką kas, drugą co do wielkości była kasa w Wołominie. i Jak się okazało, 16 kwietnia 2014 roku pod drzwiami własnego domu bezpośrednio po powrocie z pracy i w dniu, w którym odbył się Komitet Stabilności Finansowej Poświęcony sytuacji skokom, zamaskowany mężczyzna, napadł mnie, atakując mnie przy pomocy ciężkiej pałki metalowej. Udało mi się przeżyć tą sytuację. Sprawca zbiegł, ale zgubił tą pałkę. Przez pewien czas leczyłem się, byłem chroniony przez Służby zwalczające terror i zabójstwa z Komendy Stołecznej w Warszawie, i te służby po pół roku wykryły bezpośrednich sprawców, którzy przygotowali ten zamach. Tutaj chcę powiedzieć, że jak się okazało, pomimo, że co najmniej od 2011 roku, Prokuratura okręgowa w Warszawie i to przy udziale e, prokuratury apelacyjnej i tak naprawdę pod nadzorem prokuratury generalnej, którą kierował wówczas Andrzej Seremet, e, no, nie zapewniła mi bezpieczeństwa. E, oni już prowadzili wtedy postępowanie dotyczące skoku wołomin, wiedzieli, jakie my działania podejmujemy, a mimo to do zamachu doszło. I gdyby nie ci policjanci zwalczający terror, to być może sprawa nigdy nie byłaby wykryta. Niestety to było 10 lat temu, ale gorsza rzecz zdarzyła się 5 lat temu. Bo 5 lat temu, w momencie gdy już trwał proces przed Sądem Rejonowym w Warszawie przeciwko sprawcom tego zamachu na mnie, okazało się, że Prokuratura Regionalna w Szczecinie w imieniu no, mojego państwa podjęła przeciwko mnie i innym pracownikom KNF współpracującym ze mną niestandardowe działania. Po prostu zatrzymano mnie w domu przez CBA, zawieziono do Szczecina, zanim jeszcze dojechaliśmy. Już na konferencji prasowej minister Ziobro z prokuratorem krajowym Bogdanem Święczkowskim informowali, iż to jest prawdziwa afera KNF i że jestem winny. Po zatrzymaniu zostałem wypuszczony po 48 godzinach ze środkami zapobiegawczymi, do których między innymi należało to. Że mam wpłacić 250 tysięcy złotych, czyli taką kwotę, jaka była wyznaczona za skuteczne dokonanie zamachu na mnie, którą miał sprawca otrzymać. Miałem zakaz pracy w instytucjach rynku finansowego. Miałem się zgłaszać na komisariat policji, ten sam komisariat policji, który przez wiele miesięcy. Chronił otoczenie mojego domu, bo ja przez wiele miesięcy, gdy już wróciłem do pracy, byłem cały czas chroniony przez służby z terroru, później przez BOR. Byłem wożony do pracy w kamizelce kuloodpornej, Jeździli funkcjonariusze ze mną, pierwsznie oznakowanymi pojazdami, później w przypadku BOR-u, to wożono mnie samochodem. Opancerzonym przy udziale jeszcze innego pojazdu, gdzie funkcjonariusze z długą bronią jeździli. I okazało się, że nawet mnie nie przesłuchując wcześniej, nie pytając o żadne wyjaśnienia, prokuratura stwierdziła, że co prawda prawa może i nie naruszyłem, ale mogłem działać jeszcze skuteczniej i szybciej. I to w sytuacji, gdy sama prokuratura i to jeszcze przy udziale Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie potrafiła zatrzymać tej działalności, aż do czasu, proszę sobie wyobrazić, że jak wróciłem ze zwolnienia lekarskiego, to dalej to postępowanie nasze prowadziliśmy i wprowadziliśmy zarządcę komisarycznego do tego skoku, co przerwało tą działalność. Niestety, po miesiącu funkcjonowania tego zarządu komisarycznego, członkowie tej kasy. Zaczęli masowo wypłacać z tej kasy pieniądze, co doprowadziło do trwałej utraty płynności przez tą kasę, a zarządca komisaryczny nie był w stanie uzyskać pomocy finansowej od kasy krajowej, a w związku z tym jedyną procedurą, którą można było w tym momencie zastosować, to było zawieszenie działalności tej kasy, wypłata członkom gwarancji przez bankowy fundusz gwarancyjny w kwotach określonych prawem. No i po decyzji sądu o upadłości, prowadzenie dalszej y, procedury restrukturyzacyjnej w procedurze upadłościowej. Od y, jesieni ubiegłego roku rozpoczął się proces, w którym ja jestem oskarżony z grupą sześciu innych wysokich urzędników Komisji Nadzoru Finansowego. A y, jednocześnie, trzy tygodnie temu, Zapadł wyrok w odniesieniu do dwóch sprawców tego zamachu, w tym jednego z oficerów e, wojskowych służb informacyjnych, który otrzymał e, wyrok skazujący 10 lat pozbawienia wolności. Ten wyrok nie jest jeszcze prawomocny. E, zaś bezpośredni sprawca, zawodowy przestępca, e, który nie tylko. E, w mojej sprawie, ale w innych poważnych przestępstwach, w tym o próbę zabójstwa stawiający przed sądem w Radomiu, został wypuszczony na wolność pod pozorem stawienia się na komisji lekarskiej, iż jakoby był złego zdrowia i od dwóch lat zaginął polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. A jak mój sprawdził... Pełnomocnik prawny, mecenas Nauman, okazuje się, że nie jest poszukiwany listem gończym ani z tytułu zamachu na mnie, ani tej innej sprawy, tylko za kwestie związane, zdaje się, z alimentami niezapłaconymi. No to ja spróbuję podsumować. Pan z ramienia KNF-u, czyli Komisji Nadzoru Finansowego, Wykrywa nadużycia w, w sieci Skok. Te nadużycia tam kwitną, mimo że teoretycznie krajowa kasa Skok powinna pilnować tych, tych placówek, krajowa kasa, którą nadzorował senator PiS Grzegorz Bierecki. Oni tam w krajowej kasie nic nie robią, żeby zapobiec nadużyciom. Pan robi. I wtedy e, zostaje pan zaatakowany metalową pałką w, głowie, w głowę. E, o mało nie zostaje pan zabity. E, a potem jeszcze e, zarządów PiS, prokuratura pana Ziobry nie stawia przed sądem senatora Bieleckiego, tylko stawia pana, twierdząc, że pan e, za mało się postarał, chociaż o mało pan nie zginął. Walcząc z nadużyciami w skokach. A bandyta, który pana skazał, zostaje wypuszczony, który pana za zaatakował, zostaje wypuszczony na wolność. Człowiekiem zaś, który mu bezpośrednio to zlecił, zdaniem sądu, jest były oficer postkomunistycznych wojskowych służb specjalnych wojskowych służb informacyjnych. A czy wiadomo, kto z kolei stał za tym oficerem? Kto był jakby tutaj pierwszym zleceniodawcą tego, tego, tego zabójstwa? Bo to była próba zabójstwa. Ja jeszcze uzupełnię, bo w tej sprawie, zanim postawiono mi zarzuty, to dwukrotnie prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Warszawie wyjaśniali tą sprawę i umarzali, że nie, ma, nie doszło do żadnego przestępstwa, bo doniesienie w tej sprawie składał poseł PiS Schmidt i w owym czasie poseł partii Korwin pan Wipler. No niestety okazało się, że sprawa została przeniesiona do Szczecina i w Szczecinie, jak złożyliśmy zażalenie na zatrzymanie, to Sąd, zarówno w stosunku do mnie, jak i pozostałych pracowników, dwa różne składy sędziowskie jednoznacznie stwierdziły, że nie można się doszukać jakiegokolwiek podstaw, iż my naruszyliśmy prawo. Uchylił wszystkie te zabezpieczenia, które wyznaczyła prokuratura. Mało tego sąd stwierdził, że sprawa powinna być umorzona, tak jak wcześniej umorzona, no ale minister Ziobro powiedział publicznie, że się nie zgadza z tymi rozstrzygnięciami sądowymi, i tak sprawa przeciwko nam trafi do sądu. I zgodnie z zapowiedzią ministra, po prostu trafiła do sądu, i w ostatnich miesiącach było tak, że ja w dwóch sądach, w odległości 500 metrów od siebie, w jednym sądzie, czasami w tym samym tygodniu, byłem oskarżycielem posiłkowym i pokrzywdzonym. Z tytułu tego zamachu na mnie, bo za dużo robiłem, zdaniem przestępców, i zagrażałem im, a w drugim sądzie siedziałem na ławie oskarżonych i byłem oskarżany na to, że zrobiłem za wolno. No to ta sytuacja nie tylko dla mnie, bym powiedział osobiście przykra, ale tak naprawdę uderza w powagę. Polskiego wymiaru sprawiedliwości. Nadto najgorszą rzeczą, która się pojawiła, to, to były wypowiedzi publiczne i przed sądem składane przez niektóre osoby. Nie tylko przez ministra ziobrę e, prokuratora Święczkowskiego, ale również przez senatora Bieleckiego, który w 2018 roku mówił, że nie zawsze biją tego dobrego, a we wrześniu ubiegłego roku przed sądem e, mówił, że jego zdaniem ten zamach w ogóle był sfingowany i on nie kwestionuje, że doszło I do czas... zdarzenia, ale w zasadzie to ja sam na siebie zorganizowałem ten zamach, żeby uchodzić za tego wzorowego urzędnika nie ponosić odpowiedzialności. Sam pan sobie złamał czaszkę metalową pałką. Tak powiedział e... senator PiS Grzegorz Bierecki. No, no tak to wygląda i... Ogłaszając wyrok, sąd między innymi odniósł się do zachowania senatora przed sądem i jego wypowiedzi, oświadczając, że było to zachowanie i wypowiedzi skandaliczne. Ale to mi coś przypomina, bo ja w latach 90. byłem tłumaczem sądowym we Włoszech w związku z tym zapoznawałem się z różnymi sprawami dotyczącymi mafii i tam to tak wyglądało. Najpierw mafia kogoś e, komuś połamała kości, potem twierdziła, że to on jest z mafii i sam sobie połamał kości, bo nie wystarczy połamać kości, trzeba obok pałki takiej metalowej, trzeba jeszcze użyć pałki prokuratorskiej albo, albo sądowej, wszędzie tam, gdzie mafia miała dostęp do swoich policjantów, prokuratorów czy do swoich oficerów służb. Służb specjalnych, to takie, rzeczy, to takie rzeczy się działy. A skoro mowa o służbach specjalnych, czy może pan powiedzieć, jak się nazywa ten oficer, którego skazano za, za zlecenie napaści na pana? To jest Piotr Polaszczyk i to osoba, która była chyba przekonana, że jest tak wpływowa, bo gdy został zatrzymany przez prokuraturę nie z Warszawy, ale przez prokuraturę okręgową Zgorzowa Wielkopolskiego, to oświadczył, że w Warszawie nigdy nie byłby zatrzymany. W Aha. procesie, który się toczył przez 9 lat i dwa składy sędziowskie się wymieniały, przyjął strategię, że nie będzie udzielał wyjaśnień na zadawanych pytaniach. W moim przekonaniu do końca... Wierzył, że ci, którzy, których on wspierał, stanął w jego obronie. Ja chcę tutaj powiedzieć, że od początku razem z mecenasem Naumannem, od początku tego procesu, my twierdziliśmy, że po pierwsze to nie była próba ciężkiego pobicia, tylko była próba zabójstwa. Niektóre. Nie doszła do skutku na skutek okoliczności, jak stwierdzili sami policjanci z terroru, tylko tego, że się aktywnie broniłem, a biegli stwierdzili, że w zasadzie w wyniku cudu no nie doszło do natychmiastowego zgonu, biorąc pod uwagę moje obrażenia głowy. A z drugiej strony twierdziliśmy, że ława oskarżonych jest zbyt krótka. To nie jest tak, że cała zorganizowana grupa przestępcza to były cztery osoby, z czego o, jeden to oficer służb specjalnych i trzech zwykłych przestępców z Wołomina. Tak nie było. Dopiero niedawno, w grudniu, po 12 latach śledztwa, został skierowany przez prokuraturę w Gorzowie e, akt oskarżenia do sądu w Warszawie przeciwko przeszło 60 osobom tak zwanym głównym wątku tej sprawy, gdzie proces dopiero się w przyszłości rozpocznie. Trzeba było wyników wyborów, żeby ten akt oskarżenia trafił do sądu. Mało tego, w dwóch innych rejonach Polski również prokuratury zdecydowały się w przypadku dwóch dużych innych kas, które również były przedmiotem naszych działań i które zostały Przejęte akurat przez, przez banki to jest na Śląsku w przypadku skok Wesoła oraz Bydgoszczy skok Kujawiak. Również dopiero po wyborach dano komunikat, że wniesiono akty oskarżenia po 10 latach od zdarzeń, które dotyczyły tych skoków. A zaznaczę tutaj, że My do bardzo wielu kas podejmowaliśmy w owym czasie działania. Sprawy do prokuratury przekazaliśmy w odniesieniu do przeszło 20 kas ich władz na 55 wszystkich kas w owym czasie prowadzących działalność. Przepraszam, bardzo miałem tutaj przez chwilę y, zakłócenia, co się niestety czasem zdarza, kiedy mamy, kiedy mamy y, y, wielką liczbę, wielki przyrost nagle oglądających w jednej, jednej chwili. Czy pan mnie słyszy? Ja słyszę pana. Jeszcze jeśli mogę dodać, to chciałbym powiedzieć, że tym, co najgorsze mnie spotkało, to jest to, że y, widząc, co się dzieje, w stosunku do mnie w ostatnich pięciu latach, jak jestem zaszczuwany przez prokuraturę, moja żona nie mogła tego znieść. I będąc osobą, która nigdy nie chorowała, nagle zachorowała i właśnie minęło dwa lata, jak nie żyje. I to. Zniszczono mi w ten sposób nie tylko zdrowie, nie tylko moją reputację krajową i międzynarodową, ale zniszczono mi po prostu życie rodziny. I to jest najgorsze to, co dotyczy moich spraw osobistych. I ja w innym wywiadzie mówiłem, że po tych zeznaniach, które senator Bierecki we wrześniu ubiegłego roku składał przed sądem. W obecności dziennikarzy, że to nie było dla mnie aż tak dotkliwe, jak świadomość tego, że dobrze, że moja żona już tego nie słyszy. Bo wiem, jak przeżywała w jego wypowiedzi, gdy mówił pięć lat wcześniej, że nie zawsze biją tego dobrego. Ja wielokrotnie widziałem łzy w jej oczach, na skutek sytuacji, które się działy wokół mnie przez te ostatnie lata? Można powiedzieć, że jakieś zabójstwo jednak im się udało. Skoro pańska żona nie żyje, oni są moralnymi zabójcami w tym przypadku. Ci, którzy wysłali pana Polaszczyka i, 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 jego, i, jego, i jego bandytę. Czy e, przepraszam bo ja tu miałem przez chwilę przez chwilę przez jakieś 20 sekund nie, nie miałem dźwięku więc nie wiem czy pan o tym mówił ale czy podejrzewa pan czy dopuszcza pan taką możliwość że senator Bieręcki mógł e, e, wiedzieć mógł mieć jakiś związek z tym e, zamachem na pana przedmiotem między innymi tego posiedzenia było zweryfikowanie tego aspektu sprawy, którego przez 10 lat nie chciała wyjaśnić prokuratura. A pierwsze pytanie, które zadał mecenas Nauman e, świadkowi Bieretskiemu, było czy pan zlecił zamach na pana Kwaśniaka. I była zaskakująca reakcja, bo nie było oburzenia, jak to o tak zadanym pytaniem. Odpowiedź była to jest ciekawe pytanie, ale nie, nie zleciłem. Ja również, zadawał, ja również zadawałem to pytanie, ale dlaczego my to zadawaliśmy pytanie? Dlatego, że po zatrzymaniu Piotr Polaszczyk mówił że o, o możliwych związkach na skutek Konfliktu między moimi działaniami jako nadzorcy a na, panem Biereckim. I on na, usiłował na, obciążać pana Biereckiego. Ja w związku z tym przed sądem nie tylko chciałam to wyjaśnić, ale też eh, zapytać, dlaczego prokuratura, mając tyle lat, tego nie wyjaśniła, czy pan Polaszczyk po prostu pomawia senatora Biereckiego, czy też może było inaczej. Czy oni się znali, czy, czy może między nimi zachodziło jakieś porozumienie. No, przez tyle lat prokuratura nie przesłuchała w tej sprawie. Pana Biereckiego. Dopiero przed sądem we wrześniu ubiegłego roku, na skutek wniosku mecenasa Naumana, sąd przychylił się do tego i senator był do sądu wezwany. Przez rok były starania sądu wielokrotne, aby się stawił, i dopiero po roku starań przeszło, doszło do wysłuchania przez sąd świadka w tej sprawie? Mam nadzieję, że teraz po a, zmianie władzy to wszystko będzie wyglądać, to wszystko będzie wyglądać inaczej, to wszystko pójdzie inaczej i pójdzie szybciej. Moje ostatnie pytanie, czy badając e, nadużycia w sieci Skok e, znalazł pan e, jakieś. E, ślady wskazujące na to, że aferzyści ze skok mogli mieć związki z przestępcami za wschodniej granicy. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, bo wiążą mnie tajemnice zawodowe i dlatego wielokrotnie mówiłem, iż w tej sprawie domagam się od lat Sejmowej komisji Śledczej, aby te sprawy wyjaśnić, za to mogę powiedzieć, że w kilku przypadkach w kasach, gdzie działali nasi zarządcy komisaryczni, W jednym przypadku, gdzie była Pani zarządca komisaryczny, to jej samochód w Warszawie został zniszczony przez nieznanych sprawców, iami bejsbolowymi, cały, a w przypadku zarządcy, na przykład komisarycznego, który działał na Śląsku, był nękany telefonami właśnie przez osoby rosyjskojęzyczne, które mu groziły. Każdy z zarządców, zarówno zarządca w Wołominie, jak i ta pani, o której powiedziałem, jak i ten zarządca na Śląsku, z naszego wniosku cały czas korzystali z ochrony policji. Wykonując swoje funkcje. Bardzo dziękuję za, za to, że znalazł Pan dla nas czas. Bardzo dziękuję za to, czym się Pan z nami podzielił. Też przyłączamy się jako Reset Obywatelski do apelu o, stworzenie, o utworzenie komisji śledczej w tej sprawie i będziemy w przyszłości jeszcze odzywać się do Pana, żeby się dowiedzieć o tym, jak rozwija się ta sprawa. Bardzo dziękuję. dziękuję. Ja dziękuję bardzo i dziękuję za zainteresowanie tą w sensie, sprawą, bo wiele spraw, które dotychczas ujawnili dziennikarze, e, one są bardzo ważne i w wielu przypadkach, jak między innymi w filmie Korzenie zła Braci Sekielskich, były też dla mnie wstrząsające. Ja mogłem podejrzewać niektóre rzeczy, ale nie o wszystkich mogłem wiedzieć. Pa, proszę pamiętać, że Komisja Nadzoru Finansowego to jest taki organ, który od strony ekonomicznej bada instytucje finansowe. To nie jest organ śledczy, nie posiada takich uprawnień. Pro, pracuje w procedurze administracyjnej. Jeśli widzi podejrzenie przestępstwa, to przekazuje organom dedykowanym zwalczaniu przestępstwa. przestępstwa. W tym przypadku, jak widać, e, to przestępcy odwrócili sytuację, i dzisiaj to ja jestem osobą podejrzaną i zasiadam na ławie oskarżonych razem z ciężko pracującymi urzędnikami Komisji Nadzoru Finansów. Liczę na to, że to się już niedługo zmieni. Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Ja również dziękuję panu bardzo. Dziękuję państwu tym, którzy oglądali i słuchali. Dobranoc. I co powiedzieć po takiej rozmowie? No cóż, tym bardziej jeszcze trzeba właśnie robić tę robotę śledczą, którą od strony administracyjnej zaczął Wojciech Kwaśniak, od strony dziennikarskiej pociągnął Tomasz Sekielski, w którego filmie na temat skok Piotr Polaszczyk był jednym z głównych informatorów, no bo nie powiemy przecież, bohaterów Piotr Polaszczyk jest osobą znaną polskim odbiorcom mediów od lat, także internautom w internecie wielokrotnie rozsiewano takie plotki o rzekomym romansie Piotra Polaszczyka z Jarosławem Kaczyńskim w latach 90. No, w świetle mojej wiedzy romansu nie było, natomiast Kaczyński i Polaszczyk faktycznie często się spotykali, bo po prostu Polaszczyk kontaktował się z Jarosławem Kaczyńskim z ramienia postkomunistycznych wojskowych służb informacyjnych. Tam byli w tych służbach oficerowie uczciwi, tych później PiS i Antoni Macierewicz tępili i byli też oficerowie nieuczciwi, Tkwiący w poprzednim komunistycznym systemie. Nic więc dziwnego, że niektórzy z nich chcieli mieć kontakt z Jarosławem Kaczyńskim. Zajrzymy teraz, jakby to powiedzieć, do samego środka skoków, a, a także zbadamy najbliższe otoczenie tej sieci KAS, które miały być oszczędnościowo-kredytowe, a okazały się Aferalne. Przy czym oczywiście to, co tutaj mówimy, nie dotyczy wszystkich firm, które mają w nazwie skok. Mówimy tutaj przede wszystkim o kierownictwie tej sieci, na czele której stał jej od zawsze jej założyciel, senator PiS Grzegorz Bierecki. Mówimy, można się dowiedzieć, kto, kto sprawdza, ten się może dowiedzieć, że w niektórych małych skokach wszystko dzieje się, Normalnie. No ale tam gdzie można było wyłudzić i wykraść pieniądze, tam trafiali się aferzyści i niestety bardzo znacząca część kas tej sieci stała się stała się łowiskiem dla tych aferzystów, na co przyzwalała kontrolująca te kasy krajowa kasa, krajowa kasa nadzorowana przez Senatora PIS Grzegorza Biereckiego, i skoro tyle tutaj mówimy o Grzegorzu Biereckim, to ja poproszę, żeby nam go pokazać. Poproszę o skan numer 7. To jest właśnie Grzegorz Bierecki. Spójrzmy sobie w tę uśmiechniętą twarz. A obrzydliwe i dyskwalifikujące to, co czytamy na górze, to są określenia, jakie padły po tym, gdy Grzegorz Bierecki. Powiedział, że nie zawsze jest tak, że bandyta bije tego dobrego. Czyli tak skomentował bandycką napaść na naszego dzisiejszego gościa. Pytałem o powiązania ze wschodem nie bez przyczyny. Poproszę o kolejny skan, ponieważ kiedy się tak już dość głęboko grzebie w rosyjskojęzycznym internecie, to można znaleźć na przykład artykuł z 2011 roku opublikowany przez białoruski reżimowy portal Olminsk Biz, gdzie czytamy, że w październiku 2011 roku odbyła się konferencja prasowa dotycząca tak zwanych związków kredytowych, tak się na świecie nazywa odpowiedniki polskich skoków. I co czytamy w artykule, którego na tutaj widzimy razem z fotografią? Poproszę o kolejny skan. Kiedy zjedziemy trochę niżej, to czytamy, że najważniejszym gościem konferencji był polski senator Grzegorz Bierecki. Proszę Państwa, jesteśmy w, w, w Łukaszenkowskiej Białorusi, Jesteśmy w Łukaszenkowskiej Białorusi i tam gościem honorowym na konferencji jest twórca sieci Skok, senator PiS i sponsor pisowskiej propagandy Grzegorz Bierecki, który tam występuje jako prezes, a nawet prezydent, bo takie słowo jest tutaj użyte, prezydent Nacjonalnej Polskiej asocjacji Kredytnych Sajuzów, senator polskowo Sejma, czyli prezydent Krajowej sieci Krajowego Stowarzyszenia Polskich Związków Kredytowych, czyli Skoków i senator Sejmu Polskiego Grzegorz Bierecki. Na samym dole skanu widzimy jego nazwisko. Poproszę o kolejny skan. Znowu zjeżdżamy niżej. Widzimy w przybliżeniu. Ten artykuł, część tego artykułu, widzimy nazwisko Grzegorz Bierecki na górze, prezydent Nacjonalnej Polskiej Asocjacji Kredytnych Sajuzów, senator Polskowo Sejma, a poniżej drugim gościem, dopiero drugim po senatorze Biereckim, drugim gościem honorowym, głównym e, uczestnikiem tej konferencji jest Piotr Aleksiejewicz Mamanowicz, czyli zamieściciel prezydentiela prawnienia Nacjonalnego banka Republiki Białorusi czyli zastępca przewodniczącego Narodowego Banku Białorusi, reżimowego Łukaszenkowskiego Banku, no, jednego z najważniejszych narzędzi finansowych, jakiego reżimu Łukaszenki używa. I ten dygnitarz reżimowy prokremlowskiego reżimu Łukaszenki razem z Biereckim Błyszczy na konferencji prasowej. Trzecim gościem jest Paweł Grzesik, zapisany tutaj cyrylicą jako Paweł Grzeżik. Paweł Grzesik, kierownik Warszawskiego Biura Krajowej Kasy SKOK, czyli prawa ręka Grzegorza Biereckiego. I co oni tam robili, o czym oni tam mówili na tej konferencji. Poproszę o kolejny skan. A, już mamy kolejny skan. To jest fragment artykułu portalu NEGBY, gdzie czytamy, że Bierecki powiedział na tej konferencji, że powiedział mediom, że współpracuje z białoruskim reżimem od 2005 roku, a było to w roku 2011, czyli mówimy o sześcioletniej, zatem wieloletniej, konsekwentnej współpracy. Poproszę o kolejny skan. Tutaj czytamy, że Bierecki zapewnia białoruskich dziennikarzy, że pomoże białoruskiemu reżimowi stworzyć prawo dotyczące białoruskich skoków, czyli tych związków kredytowych, społecznych, kas kredytowo-oszczędnościowych. I e, zaklina się tutaj senator Bierecki, że e, pomoże im to zrobić tak, żeby te skoki białoruskie były tak samo uczciwe jak te polskie, bo w Polsce nikt ani jednej złotówki nie stracił dzięki wspaniałemu systemowi, jaki stworzył Bierecki. Rozumiecie, takie rzeczy opowiada Bierecki Białorusinom, a białoruski reżim najwyraźniej chętnie słucha. I co mamy dalej? Poproszę o kolejny skan. To jest kolejny fragment tego artykułu. Tutaj e, Bierecki mówi e, białoruskim mediom: My radujemy się, że kasy w w Białorusi zamiecionych gasudarstwom. że ono ich niebchadimość. Zajawił polski senator. Czytamy. Czyli powiedział polski senator Grzegorz Bierecki: tak. Powiedział, cieszymy się, że kasy wzajemnej pomocy w Białorusi są dostrzegane przez państwo, że ono widzi ich niezbędność. Czyli e, Bierecki pochwalił prokremlowski reżim Łukaszenki za to, że pomaga białoruskim skokom, za to, że dba o białoruskie skoki. Wspomnieliśmy o prawej ręce Biereckiego o szefie polskiego biura Skok, Pawle Grzesiku. Poproszę też poproszę o kolejny skan. On też regularnie błyszczy w rosyjskojęzycznych mediach. Tutaj widzimy fragment strony z wyszukiwarki Google, gdzie widzimy, jak białoruskie rosyjskojęzyczne media zamieszczają materiały dotyczące Grzesika, jak cytują Grzesika. Jego nazwisko ciągle konsekwentnie pisane Pawiął Grzeżik. Nieustannie się pojawia, ale to jest na pewno nasz, nasz Grzesik, bo on występuje jako przedstawiciel polskich Skoków. E, poproszę o kolejny skan. Tu możemy sobie Pana Grzesika zobaczyć na roj, rosyjskojęzycznym YouTubie na kanale Infobank By, czyli kanał informacji o bankach białoruskich. Również tutaj Pan Grzesik występuje, to na pewno on, gdyby ktoś wątpił, to poproszę o kolejny skan. Mamy tutaj powiększenie e, informacji, którą widzieliśmy na dole poprzedniego skanu. Paweł, Paweł Grzeżik, e, rukowodniciel warszawsko Ofisa Nacjonalnej Asocjacji Kredytnych Sajuzów w Polsce. Paweł Grzeżik, czyli kierownik Warszawskiego Biura Krajowej Kasy Skok w Polsce. E, na dole dodałem jeszcze e, fragment. Mały fragment ze strony internetowej Skoków, z ich oficjalnej strony internetowej, gdzie czytamy, że Paweł Grzesik to pełnomocnik zarządu Kasy Krajowej i szef biura Krajowej Skok, czyli Społecznej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Warszawie. Czytamy też, że wraz z Grzegorzem Biereckim pan Grzesik reprezentuje Skok na świecie. Tutaj na swojej stronie Skoki chwalą się tym, że. Grzesik i Bierecki błyszczą w europejskiej sieci Unii Kredytowych, brylują przed nordycką Radą Ministrów i w, bankie, w Banku Światowym. Nie wspominają tutaj skoki o swoich sukcesach w Białorusi. Ale nie tylko związki z Białorusią można odkryć, kiedy się poszuka w rosyjskojęzycznym internecie. Pojawiają się również związki z Rosją. Ten pan, którego widzimy, to jeden z liderów rosyjskich skoków, jeden z liderów sieci rosyjskich skoków, czyli rosyjskich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. W Rosji ta organizacja nazywa się Ligax i jak Rosjanie mają przetłum tłum próbują tłumaczyć jakieś polskie teksty dotyczące naszych skoków, to przeważnie tłumaczą, że polskie skoki, że skoki to jest taki polski Ligax, że to co Ligax w Rosji, to w Polsce skoki. I tutaj pan Sołomkin chwali się swoim życiorysem na tej stronie, którą widzimy. I czytamy w tym życiorysie, że Aleksandr Aleksejewicz Sołomkin zdobywał doświadczenie jako stażysta, a potem praktykant w Polskiej Asocjacji Kredytnych Sajuzów, czyli w sieci Skok w latach 2004 i 2007. I ten e, staż, a potem pogłębiona nauka w Skokach, no to otworzyło przed panem Sołomkinem drogę na szeroki świat, ponieważ potem dalej jeszcze e, uczył się e, w litewskich e, kasach kredytowych, we francuskich e, kasach. W spółdzielczych kasach kredytowych, Kredi Mutuel, potem nawet w Stanach Zjednoczonych i w Irlandii, czyli, no ale wszystko zaczęło się od pomocnej dłoni senatora Biereckiego i jego polskich skoków. Na tym nie koniec. Poproszę o kolejny skan. To, co widzimy tutaj, to jest fragment z artykułu zamieszczonego na rosyjskiej stronie rmcenter.ru, gdzie przedstawia się nam sylwetkę kolejnego działacza biznesmena z rosyjskich skoków, czyli z sieci Ligax. Ten biznesmen nazywa się Anatolij Michajłowicz Kadrow. Mamy tu jego życiorys skrócony i po rosyjsku i po angielsku i czytamy, że on Jeździł jako e, przedstawiciel e, Ligaksu, czyli rosyjskich skoków, do polskich, a potem do irlandzkich skoków, do irlandzkich kas kredytowych, ale wcześniej do polskich, do tych właśnie, których sieć stworzył w Polsce senator PiS Grzegorz Bierecki. I Kadrow również dzięki pomocnej dłoni senatora Biereckiego, jego skoków, szkolił się w Polsce. Został wysłany z delegacją rosyjskich biznesmenów do polskich skoków i, i szkolił się, był stażystą w polskich skokach. I a kim tak dokładnie jest Anatolij Kadrow? No, można znaleźć bardziej pogłębione życiorysy tego biznesmena i działacza w rosyjskim internecie. Anatolij Kadrow, zanim nagle się przedzierzgnął. Przeobraził w społecznego działacza małej bankowości sieciowej, był majorem sowieckiej armii stacjonującym na Litwie. Uczestniczył na przełomie lat 80. i 90. w dławieniu litewskich ruchów niepodległościowych, co dzięki Bogu się nie udało i Litwa jest niepodległym państwem. Pan Kadrow bardzo ciężko to przeżył opowiada o tym w, takiej, w takim wywiadzie, który opublikował w 2013 roku, był załamany, jak to możliwe, że wspaniały Związek Sowiecki upadł, że sowiecka armia podupadła, no ale e, e, wiarę w siebie i w sens życia przywróciły mu e, właśnie kasy, współdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które zaczął e, prężnie, e, prężnie zakładać. I, e, e, I w ten oto sposób major spółdzielca, bankowiec Kadrow, trafił do e, skoków e, pana Biereckiego, gdzie się dowiedział, jak to robić. E, opis tutaj taki pogłębiony swojego życia, właśnie przedstawia nam pan Kadrow w tym wywiadzie, którego fragment e, widzimy. E, no dobrze, ale. Skoki to nie tylko Grzegorz Bierecki i Paweł Grzesik. Poproszę o kolejny skan. Przez długie, długie lata filarem, właściwie współzałożycielem sieci SKOK, obok Grzegorza Biereckiego był Adam Jedliński, człowiek, który miał doskonałe stosunki z władzami PiS, szczególnie z Lechem Kaczyńskim, bratem Jarosława Kaczyńskiego. Tutaj go widzimy, na skanie, który pochodzi z serwisu rejestr IO opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Widzimy tutaj, że Adam Jedliński zasiadał w Radzie Nadzorczej Towarzystwa Zarządzającego SKOK, bo tak się nazywała ta organizacja. Towarzystwo Zarządzające SKOK razem z Biereckim. Pan Jedliński nadzorował towarzystwo, które zarządzało SKOKami. Poproszę o kolejny skan, znowu z serwisu Rejestr IO. Tutaj możemy się bliżej przyjrzeć panu Jedlińskiemu. Adam Franciszek Jedliński, urodzony 9 marca 1954 roku. Zapamiętajmy sobie tę datę. Był w Radzie Nadzorczej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej imienia Franciszka Stewczyka. Był w Radzie Nadzorczej Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej był w organach nadzoru też wielu innych e, organizacji, także związanych ze skokami. Tak jak widzieliśmy, był z Biereckim w towarzystwie zarządzającym skok. No ale ja tu pokazuję taki wycinek, no bo wszystkiego się pokazać nie da. Pan Jedliński był dla skoków bardzo e, ważny. I gdzie jeszcze znajdujemy Adama Franciszka Jedlińskiego? Gdzie jeszcze znajdujemy Adama Jedlińskiego, urodzonego 9 marca 1954 roku? Ano w Instytucie Pamięci Narodowej. Na górze tutaj widzimy znowu fragment skanu fragment strony z krajowego rejestru sądowego właściwie z serwisu rejestr IO, żebyśmy sobie dobrze popatrzyli na datę. a poniżej mamy fragment okładki teczki z Instytutu Pamięci Narodowej. gdzie czytamy, że Adam Jedliński urodzony w 54 roku ma, Numer PESEL zaczynający się 540309, czyli urodził się 9 marca 1954 roku. Zatem to najwyraźniej ten sam Adam Jedliński. I tu pewnie Państwo zadają sobie pytanie, czy to jest esbecka teczka. Otóż nie, to nie jest esbecka teczka. Poproszę o kolejny skan. Tu w tej teczce znajdujemy także zdjęcie, możemy sobie popatrzeć na pana Jednińskiego, jak on wtedy wyglądał. Nie jest to teczka SB, ponieważ, poproszę o kolejny skan, ponieważ jest to teczka WSW, Wojskowej Służby Informacyjnej, czyli to był wojskowy odpowiednik SB, taka żandarmeria kryminalno-polityczna i kontrwywiad komunistycznej armii. Pilnowano, żeby żołnierze się nie buntowali i nie mieli, nie mieli jakichś antyrządowych myśli. I tutaj mamy trochę większy fragment tej okładki, gdzie czytamy, że to jest zeszyt ewidencji przebiegu szkolenia wojskowego Adama Jedlińskiego. I tutaj Państwo zapewne są ciekawi, jak się ten Jedliński szkolił. Na dole Mamy napisane długopisem, że szkolił się w szkole oficerów rezerwy WSW, Wojskowej Służby Wewnętrznej. Ja to, co długopisem napisane, powiększyłem trochę i dodałem na dole, żeby było widać te literki WSW. To jest bardzo interesujące, ponieważ WSW to poprzedniczka WSI, a WSI służby, w której działał Piotr Polaszczyk, związany zarówno ze skokami, jak i z Jarosławem. Kaczyńskim. I to, że Adam Jedliński szkolił się na oficera rezerwy wojskowej służby wewnętrznej, czyli komunistycznej bezpieczeństwa armii PRL, to jeszcze nie byłoby nic szczególnie obciążającego, bo bardzo wielu studentów prawa po prostu z automatu kierowano do WSW, kiedy szli odbywać. Służbę wojskową, kiedy szli odbywać swoje prak obowiązkowe praktyki wojskowe jako studenci. Natomiast, no, e, ze względu na powiązania z WSI, następczynią WSW, ta okoliczność jest tutaj jednak interesująca. A także dlatego, że, poproszę o kolejny skan: w tej teczce znajduje się informacja, podpisał się pod nią. E, szef oddziału wojskowej służby wewnętrznej w Gdańsku, podpułkownik Rybarczyk. Czytamy na tym W tym dokumencie czytamy, że Adam Jedliński, jako podoficer prewencji w delegaturze WSW i praktykant Szkoły Oficerów Rezerwy, okazał się żołnierzem dobrze wyrobionym politycznie, i jego strona polityczna nie budziła zastrzeżeń. Zachowanie w służbie i poza służbą nie budzi zastrzeżeń. I uwaga, my tu nie mówimy już nawet o postawie, jaką on wykazał podczas nauki teoretycznej, kiedy tam uczono go, jakby to powiedzieć, teorii szpiegowania. Mówimy tutaj o tym, co on zrobił w ramach praktyki, bo w ramach praktyki wysłano go, żeby służył jako podoficer w WSW w Malborku. To miało być takie praktyczne dopełnienie studiów teoretycznych. I można by jeszcze nad tym wszystkim być może przejść do porządku dziennego, gdyby nie to, że wspomniany wcześniej Piotr Polaszczyk poproszę o kolejny skan, Nie tylko był oficerem WSI które, WSI, które wywodziło się z WSW, z komunistycznego WSW, ale także, że jak podawały liczne media, między innymi ONET, e, e, Piotr Polaszczyk e, miał kontakty z Aleksandrem Lichockim i Markiem Wolnym. Wysoko postawionymi oficerami WSW jeszcze tej komunistycznej WSW, nie WSI. Te informacje przeciekły do mediów, między innymi ze względu na raport słynny Antoniego Antoniego Macierewicza. I tu niektórzy mogliby się zdziwić, dlaczego Antoni Macierewicz miałby wyjawiać intrygi? Komunistycznych czy postkomunistycznych oficerów z, z, z WSI i z WSW, skoro sam Antoni Macierewicz, jak wiemy, był głęboko, mocno związany z prl reżimem. Działał pod ochroną Biura Studiów Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, które współpracowało z sowieckim KGB. Antoni Macierewicz wysmarzył dokument, w którym pomieszał informacje prawdziwe i nieprawdziwe. Ostro atakując WSI, po to, żeby udać przed całą Polską wielkiego wroga komunistycznych i postkomunistycznych układów, a także po to, żeby zaszkodzić uczciwym oficerom WSI, którzy działali dla Polski. I w tej mieszance znalazło się parę wzmianek o Polaszczyku Lichockim, i wolnym. Jednak tak zostały sformułowane, żeby im nie zaszkodziły. No bo nic nie wiadomo o tym, żeby po raporcie Antoniego Macierewicza, Polaszczyk, Lichocki i Wolny, komunistyczni i postkomunistyczni oficerowie, mieli jakieś problemy związane, związane z, tym, z tym raportem. Poproszę o kolejny skan. Znowu wracamy do Krajowego Rejestru Sądowego. Znowu zaglądamy do serwisu Rejestr IO. Widzimy tutaj po raz kolejny Adama Jedlińskiego i Grzegorza Biereckiego jako członków organu nadzoru w towarzystwie zarządzającym SKOK i razem z nimi w tej samej radzie SKOK zasiada ktoś, kto się nazywa Marek Tandek. Marek Tandek, Zapamiętajmy to nazwisko. Jedliński i Bierecki zasiadają w Radzie Towarzystwa Zarządzającego SKOK od grudnia 2008 roku, a od grudnia 2009 roku zasiada w niej Marek Tandek. I oni tam zasiadają. Jedliński został wypisany dopiero w 2018 roku, Bierecki został wypisany w 2021 roku z tej rady, Tandek zasiada w radzie od 2009 do 2016 roku, czyli zasiada tam w tym samym czasie, w którym Jedliński i Bierecki figurują w Radzie Towarzystwa Zarządzającego SKOK. Zatem są kolegami i współpracownikami z rady tego towarzystwa. Kim jest pan Tandek? Kolega Biereckiego, senatora PiS i kolega Jedlińskiego, mającego dobre stosunki z Lechem Kaczyńskim. Poproszę o kolejny skan. Tu możemy sobie zobaczyć datę urodzenia pana Tandka. Pan Tandek jest urodzony 23 września 1961 roku. Widzimy, że nie tylko Zasiadał w Radzie Towarzystwa Zarządzającego SKOK, ale był też prezesem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej Wybrzeże, która później popadła w upadłość, że tak powiem, co jak wiemy, skokom się nieraz zdarza. Marek Jan Tandek, związany z siecią SKOK, tu w Radzie, tam prezes, urodzony 23 września 1961 roku. Roku. I gdzie jeszcze znajdujemy pana tandka? Poproszę o kolejny skan. W Instytucie Pamięci Narodowej. Marek Jan Tandek urodzony 23 września 1961 roku. Figuruje w gdańskim archiwum IPN jako funkcjonariusz MOISB, czyli komunistycznej milicji obywatelskiej, komunistycznej policji. Oraz SB, czyli Komunistycznej Bezpieki, Komunistycznej Służby Specjalnej, która miała nadzorować poddanych reżimu, która nadzorowała poddanych reżimu, bez której ten reżim nie mógłby, nie mógłby istnieć. Takiego kolegę senator Bierecki i pan Jedliński mieli w towarzystwie zarządzającym SKOK. Co to dokładnie znaczy funkcjonariusz MO łamane przez SB? No, jak wiemy, w IPN mamy takich, którzy lubią e, zacierać i zaciemniać ślady, e, wybielać e, złoczyńców, albo a, a, a. i dla odmiany, dla niepoznaki e, e, uczciwych milicjantów, którzy po prostu gonili za złodziejami, na przykład przerabiać na SB-ków. Odbierać im emerytury. Były takie przypadki i ci ludzie wygrywają, wygrywają procesy. No, ale w przypadku pana Tantka nie ma takiej wątpliwości. W jego przypadku funkcjonariusz MO łamane przez SB oznacza SB. Poproszę o kolejny skan. To, co teraz widzimy, to jest nagłówek strony poświęconej panu Tantkowi w powszechnie dostępnym internetowym katalogu IPN, gdzie czytamy, że Marek Jan Tandek, urodzony 23 września 61 roku, od 84 roku służył w milicji obywatelskiej, czyli w komunistycznej policji, a w latach 85-88 studiował na esbeckiej uczelni w Legionowie. To była uczelnia, która kształciła... Oficerów Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. I nie tylko się uczył, poproszę o kolejny skan. I nie tylko się uczył, ale też służył. Oj, chyba nam się zawieruszył tutaj jeden skan z, z katalogu Instytutu Pamięci Narodowej. O, jest. Dobrze. Tak. To jest ten, który chciałem pokazać. To jest dalszy ciąg tej strony, której na główek widzieliśmy i czytamy tutaj, że pan e, Tandek e, w 1988 roku służył jako starszy inspektor SB w gdyńskiej sekcji piątej, która zwalczała e, opozycyjnych robotników e, opozycyjnych. O i coś tutaj nam się uruchomił, e, coś nam się dzieje złego ze skanami, bo nam przelatują właśnie wszystkie skany, które chciałem dzisiaj pokazać. No nic, to rozumiem, że mamy takie małe preludium tego wszystkiego, o czym, o czym będę chciał mówić. Nie wiem, co się dzieje z naszym realizatorem. A, dobrze, już wróciliśmy do naszego do naszego, do naszego bohatera, pana Marka Janatantka. Napisał mi właśnie nasz dzielny realizator Marcin, że się nam skany zresetowały. Marcin jest dzisiaj super dzielnie walczy z chochlikami i trudnościami, bo jakoś przy naszym specjalnym gościu dzisiaj no chochliki zwarły szyki, że tak powiem i rzuciły się na nas całą chmarą. No dobrze, więc pan Tandek, kolega senatora PIS Grzegorza Biereckiego, z towarzystwa Zarządzającego Skok. Pan Tandek służył jako starszy inspektor SB w 1988 roku w tak zwanej sekcji piątej Gdyńskiego Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Sekcja piąta zwalczała robotników, opozycyjnych robotników, działaczy związkowych. Potem musiał coś przeskrobać, bo na trzy miesiące trafił do Wydziału Paszportów, gdzie też wprawdzie służyli SBC, ale niewiele mieli do roboty, nudno tam było. E, dostawali podania obywateli błagających o wydanie im paszportu, a potem przesyłali kolegom te podania, pytając, czy można delikwentowi pozwolić na wyjazd e, do Niemiec, czy, czy jednak nie, e, do Niemiec albo do innego kraju obcego. E, potem wrócił do takiej, jakby to powiedzieć, służby całą gębą i został znowu e, prawdziwym sb e, W 80 e, Roku, jako starszy inspektor w Wydziale Służby Bezpieczeństwa w Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Gdyni. Takiego kolegę w towarzystwie zarządzającym SKOK, we władzach towarzystwa zarządzającego SKOK ma senator, miał senator PiS Grzegorz Bierecki. Ale na tym nie koniec. Poproszę o kolejny skan. Mamy tutaj inną firmę należącą do sieci Skok, firma Media Skok, z którą przez lata była związana też Patrycja Kotecka, żona ministra Ziobry. Firma Media Skok służąca do tego, żeby finansować pisowską propagandę, pisowską szczujnie. hejterów na przykład z tygodnika sieci i z portalu w polityce Pl, którzy, no, jak wiadomo, szerzą propagandę pisowską, antydemokratyczną i antyzachodnią e, w postaci nieraz bardzo e, e, brutalnej i e, agresywnej, nie mówiąc już o zakłamaniu. I tutaj widzimy, że w latach 2005-2012 w Radzie Nadzorczej tej spółki zasiadał znowu nasz, e, nasz no może nie nasz, pisowski senator Grzegorz Bierecki, twórca sieci Skok, a w zarządzie tej spółki zasiadał Mariusz Wielebski. Poproszę o kolejny skan. A tutaj czytamy, to jest artykuł Tygodnika Polityka, kilka fragmentów tego artykułu, że ekstremistyczna, antyzachodnia i antydemokratyczna organizacja ONR, obóz narodowo-radykalny, miała taką szczególnie ekstremalną sekcję, szczególnie ekstremalny oddział na Podhalu. I w 2014 roku ci podhalańscy ONR-owcy, ONR ci góralscy narodowcy antyzachodni, zaczęli sobie robić imprezy. E, konferencje powiązane z mszą i występami artystów. W 2014 roku jako gości zapowiedziano między innymi włoskich e, faszystów e, z e, organizacji e, z partii Forza Nuova. E, faszystów, tak, po prostu faszystów. I e, imprezę tę sponsorowały skoki e, i jako rzecznik Kasy Krajowej SKOK wystąpił wówczas właśnie Mariusz Wielepski, kolega Grzegorza Biereckiego zespołki Media SKOK. I pan Wielepski powiedział: Nie widzę nic złego w udziale z jednej z kas SKOK w imprezie ONR. Musimy wyjść poza dotychczasowy stereotyp myślenia. Wyjść poza dotychczasowy stereotyp myślenia, powiedział pan Wielepski. Co to znaczy? Czy to znaczy, że nagle mają nam się podobać włoscy faszyści? No nie tylko, bo również terroryści. Poproszę o kolejny skan. Nie trzeba daleko szukać. Wystarczy zajrzeć do Wikipedii, żeby się dowiedzieć, czym jest forca Nuova, którą zaprosili podhalańscy narodowcy sponsorowani przez Skok i bronieni przez pana Wielepskiego ze Skoków? Nawet w polskiej Wikipedii można dużo o tym przeczytać. Forca Nuova, czyli Nowa Siła, mówi Polska Wikipedia, do której pan Wielepski mógł zajrzeć i zapewne zajrzał. To włoska organizacja o charakterze nacjonalistycznym, neofaszystowskim, w latach 2003-2006 była częścią akcji socjalnej, czyli koalicji założonej przez wnuczkę zbrodniczego dyktatora Mussoliniego. A sama partia Forza została założona przez Roberto Fiore. A Roberto Fiore to nie tylko neofaszysta, to również terrorysta, który musiał uciec z Włoch, e, ponieważ e, e, maczał ręce e, w zbrodni straszliwej, jaką był zamach terrorystyczny na dworcu kolejowym w Bolonii, gdzie zginęło 85 e, osób. Został zatrzymany przez brytyjską policję, ale nie doszło do ekstradycji. Mówi się, że wtedy zdradził swoich kamratów i zaczął na nich donosić brytyjskim służbom. Później jednak jakoś wyrwał się, o ile wiadomo, z tego uzależnienia od brytyjskich służb i powrócił do działalności antyzachodniej, ponieważ od 2014 roku, jeśli nie dłużej, Pan Roberto Fiore otwarcie popiera Putina, o czym można przeczytać na dole skanu, który pokazuje. Ten ostatni fragment jest po angielsku, bo akurat w angielskiej e, Wikipedii o tym, a, angielska Wikipedia to odnotowała. Mogłem dać po włosku, bo ja rozumiem po włosku, ale domyślam się, że w większości z Was łatwiej będzie e, to przeczytać po angielsku, jeśli ktoś chce sobie sprawdzić dokładnie treść tych skanów, na przykład, i e, kiedy ta transmisja stanie się filmem, ktoś zechce sobie. Zatrzymać klatkę, zatrzymać kadr tego filmu i obejrzeć dokładnie skan. No to tutaj, jeśli zjedzie na dół, musi czytać po angielsku. I tam czytamy, że na manifestacjach Forca Nuova Nowej Siły noszone są rosyjskie flagi. A Roberto Fiore tłumaczył to tak, że Putin to jedyny działacz, który w tej chwili reprezentuje wartości włoskich faszystów. No, naprawdę piękna impreza, ale na tym się nie kończy, ponieważ tam było więcej jeszcze ciekawych gości, przyjeżdżało do tych podchalańskich narodowców sponsorowanych przez Skok. Poproszę o kolejny skan. Przyjeżdżał tam między innymi Tomasz Kostyła, były lider faszystowskiego zespołu muzycznego Legion. To widzimy na górze tego skanu, który widzimy, bo to jest tak naprawdę taki montaż fragmentów kilku, kilku stron internetowych. Na górze widzimy dwa zdania, właściwie jedno zdanie z tego artykułu tygodnika Polityka, gdzie jest mowa o Tomaszu Kostyle. Poniżej mamy skan z wyszukiwarki Google, gdzie czytamy, że rozmowę z Tomaszem Kostyłą pod pięknym tytułem Sztuka ma służyć dobru. Przeprowadził portal Myśl Polska Info. No i nie mogę Państwu niestety pokazać skanu z tej rozmowy ze strony Myśl Polska Info, bo ona została zablokowana jako narzędzie rosyjskiej propagandy. Zatem na polskojęzycznej rosyjskiej stronie propagandowej pan Kostyła głosił, że sztuka ma służyć dobro. Czym dokładnie jest ta myśl polska, którą zablokowano i gdzie brylował pan Kostyła? Uczestnik imprez sponsorowanych przez SKOK, to widać na samym dole tego skanu. Czytamy tam, że Myśl Polska w trakcie inwazji Rosji na Ukrainę w 2002 roku promowała poglądy prorosyjskie i antyukraińskie, wydawała teksty czołowego ideologa Kremla Aleksandra Dugina. Z pismem współpracował Mateusz Piskorski, oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji. Prawa ręka Piskorskiego Konrad Rękas, <laughs> współzałożyciel jawnie prokremlowskiej partii Zmiana, oraz profesor Adam Wielomski. To taki profesor z Siedlec, który e, e, prowadził konwersację z Rękasem na Facebooku w 2015 roku. Gdzie e, i e, podczas tej konwersacji, kiedy panowie wymieniali wpisy, komentowali się nawzajem, no to tam sobie pili z dzióbków, <laughs> klepali się po plecach i cieszyli się, że Rosjanie się zbliżają do polskich granic. Pan e, Wielomski poprosił Konrada Rękasa, żeby ten go wprowadził do kolaboranckiego rządu, na czele którego miałby stanąć Konrad Rękas. Rządu, który, który Rosjanie mieliby utworzyć w podbitej Polsce w 2015 roku. Tak do siebie pisali. Sprawę nagłościła wirtualna Polska. Ja skany z tej ich facebookowej rozmowy tutaj już pokazywałem wielokrotnie. Dzisiaj nie mogę tego zrobić z braku czasu, ale teraz pokazuję inny ciekawy skan. Poproszę o kolejny obrazek. To jest właśnie pan Kostyła. Tak wygląda. Pan Kostyła, faszysta. Później monarchista, antyzachodni działacz brylujący na podhalańskich imprezach sponsorowanych przez Skok. I to jest fragment artykułu pana Kostyły, w którym on się użala nad Mateuszem Piskorskim, aresztowanym za szpiegostwo, i ubolewa nad tym, że my tutaj w Polsce zwalczamy rosyjskich szpiegów zamiast zwal zwalczać groźne amerykańskie CIA. No dobrze, wracamy do samych skoków. Kończymy już tę podhalańską imprezę, przynajmniej tu na resecie obywatelskim. Poproszę o kolejny skan. Wracamy do skoków i wracamy do serwisu Rejestry IO, gdzie widzimy po raz kolejny Adama Jedlińskiego i Grzegorza Biereckiego, dwa filary sieci Skok. Widzimy ich tutaj znowu jako członków Rady Towarzystwa Zarządzającego Skok. A razem z nimi w tej radzie, jak tutaj widzimy, zasiadał przez trzy lata Wiktor Bojar. Poproszę o następny skan. Wiktor Bojar w Krajowym Rejestrze Sądowym prezentuje nam się jako ktoś też dość trwale związany z siecią SKOK, bo był nie tylko członkiem. Rady Towarzystwa Zarządzającego Skok w latach 2011-2014, ale był też członkiem Rady Spółdzielczej Kazy Oszczędnościowo-kredytowej imienia Unii Lubelskiej, czyli Lubelskiego Skoku w latach 2008-2013. I gdy tak próbowałem się czegoś więcej dowiedzieć o panu Bojarze poproszę o kolejny skan. Trafiłem na książkę wydaną przez Politechnikę Lubelską o przedsiębiorczości, o startupach i klastrach. Brzmi to bardzo nowocześnie, no, ale Skoki też wielokrotnie okazywały się takimi dosyć niezwykłymi startupami, bardzo przedsiębiorczymi, jeśli chodzi o zasysanie gotówki i sprawianie, żeby ona znikała i zobaczyłem sobie że tutaj pan Wiktor Bojar jeśli jest biznesmenem autor tej książki to jest biznesmenem bardzo rodzinnym bo dwie współautorki Ewa Bojar i Matylda Bojar też mają na nazwisko Bojar. Zatem pan tutaj Wiktor Bojar jakoś w zaawansowany sposób współdziała zawodowo z rodziną. A gdy szukałem pana Wiktora Bojara w Instytucie Pamięci Narodowej. Poproszę o kolejny skan. No to zobaczyłem właśnie to, co teraz Państwu pokazuję. To są wpisy z archiwum cyfrowego IPN, gdzie czytamy, że Wiktor Aleksander Bojar urodzony 22 grudnia 1972 roku czyli tak samo jak nasz pan Bojar ze Skoków, E, urodzony w Lublinie, e, figuruje w tych e, aktach IPN tuż obok Matyldy Katarzyny. Bojar, która też miała ojca Rafała i matkę Ewę, też się urodziła w Lublinie tylko 4 lata później. I ich akta paszportowe mają e, identyczną niemal sygnaturę: e, 134028 i 134029. Różnią się tylko jednym numerkiem, co znaczy, że. E, Złożono podania o wydanie paszportu tym osobom w tym samym czasie, równocześnie. Najwyraźniej rodzeństwo wybierało się za granicę. Zatem współpracowniczka pana Bojara, Matylda Bojar, jest faktycznie członkiem jego rodziny, jest jego siostrą. A zajmujemy się tym, ponieważ jest nie tylko siostrą, ale także współpracowniczką, a także dlatego, że skoki. No, e, analizując skoki, trzeba stosować narzędzia, które się stosuje do badania mafii. A jak wiadomo, mafie bardzo często wykorzystują powiązania rodzinne, czasem nawet na Sycylii, na przykład, same się nazywają rodzinami. Mówi się o rodzinach mafijnych. Zatem, e, przyglądając się panu Bojarowi ze skoków, no, uznałem, że trzeba się też przyjrzeć jego siostrze, a poza tym Również współpracowniczce, pani Matyldzie Katarzynie-Bojar. I Matylda Katarzyna Bojar, urodzona 14 marca 1976 roku, data znowu się zgadza, figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym jako członek Rady Instytutu Badawczo-Rozwojowego Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Ciekawa posada. No, zapewne zgodna z politechnicznymi zainteresowaniami rodziny. Ale co mnie tutaj zafrapowało, to że kiedy pani Matylda Boja zasiadała w Radzie tego Instytutu, jego prezesem został Andrzej Sadłowski. A Andrzej Sadłowski to bardzo ciekawy człowiek. Poproszę o kolejny skan. Tu mamy fragment strony profilu pana Sadłowskiego. Fragment profilu pana Sadłowskiego z serwisu LinkedIn, z serwisu społecznościowego dla. Profesjonalistów. I czytamy tutaj, że pan Sadłowski był prezesem zarządu, jest prezesem zarządu do, i był dyrektorem generalnym tego Instytutu Badawczo-Rozwojowego z Lublina. I poproszę o następny skan. A jak zjedziemy niżej, to czytamy, że pan Sadłowski, współpracownik Pani Bojar, siostry i współpracowniczki pana Bojara ze Skoków, czytamy, że pan Sadłowski w latach 90-98 był e wiceszefem kontrwywiadu Urzędu Ochrony Państwa oraz szefem zarządu ochrony ekonomicznych interesów państwa, również w Urzędzie Ochrony Państwa, czyli w UOP, w ówczesnych służbach specjalnych Wolnej Polski, odpowiedzialnych za wywiad. I za kontrwywiad. A na początku lat 90. przez chwilę był też specjalistą w gabinecie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Bardzo to jest ciekawe. Poproszę o kolejny skan. No, kiedy sprawdzamy życiorysy, to się okazuje, że pan Sadłowski był antykomunistycznym opozycjonistą rozlepiał ulotki antykomunistyczne na terenie Kraśnika za czasów, za czasów PRL i prawdopodobnie na tej zasadzie dostał się do Urzędu Ochrony Państwa, bo tam po wyrzuceniu niektórych esbeków dobierano opozycjonistów, przeważnie młodych opozycjonistów, żeby służyli w Urzędzie Ochrony Państwa. Niemniej poproszę o następny skan. Niemniej czytamy w mediach, m.in. to jest stary artykuł jeszcze z 1998 roku z Gazety Rzeczpospolita. Czytamy, że Andrzej Sadłowski z postkomunistami bardzo dobrze żył. Czytamy tutaj, był jedynym funkcjonariuszem z opozycyjnym rodowodem, który awansował wysoko zarządów koalicji SLD-PSL. Był e, szefem e, e, zarządu UOP do spraw ochrony e, ekonomicznych interesów państwa, zarządów postkomunistów. Został tak awansowany przez e, Zbigniewa Siemiątkowskiego, ministra spraw wewnętrznych z SLD. I dopiero potem, jak się władza zmieniła, to, e, e, to odszedł ze stanowiska. Przepraszam bardzo, znowu nam tutaj się pojawił nasz dzisiejszy gość, ale w postaci. W postaci skanu z gazety wyborczej. Chyba znowu nasz dzielny realizator Marcin musi zresetować, zresetować skany. Tak to jest na resecie obywatelskim, że mamy ciągły reset. Dobrze. OK. Mamy już ten skan, który widzieliśmy. To poproszę następny w takim razie. Wracamy tutaj do serwisu LinkedIn, gdzie pan Andrzej Sadłowski nam przedstawia swój życiorys. Czytamy tutaj, że pan Andrzej Sadłowski przez wiele lat pracował w PKOBP, w największym polskim banku, powszechna kasa oszczędności Bank Polski. W latach 2002-2007 był dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa, potem zarządzał i pionem bezpieczeństwa, i pionem zarządzania gotówką. Potem w latach 2000, w roku 2008 został na kilka miesięcy doradcą prezesa zarządu, a poniżej mamy fragment ze strony PKOBP w serwisie Rejestry IO, gdzie czytamy, że wtedy, kiedy pan Andrzej Sadłowski zaczął pracować w w PKOBP został tam dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa, to prezesem zarządu PKOBP był bankowiec Andrzej Podsiadło. I dlaczego nas ta informacja interesuje? Tu znowu wystarczy wejść do Wikipedii. Poproszę o kolejny skan żeby przeczytać że Andrzej Podsiadło to nie tylko kolejny postkomunista na drodze życiowej pana Sadłowskiego członek Polskiej zjednoczonej partii robotniczej w latach 78-88 dyrektor zespołu polityki ekonomicznej i dyrektor zespołu analiz w Perelowskiej Komisji Planowania przy Radzie Ministrów pan Podsiadło w latach 2007-2009, czyli zaraz potem jak poszedł sobie z PKOBP, zostawiając tam Sadłowskiego, pan Podsiadło zasiadał w Radzie Nadzorczej Rosyjskiego Alfa Banku, należącego do kremlowskiego oligarchy Michała Friedmana. O tym można przeczytać na samym dole tego skanu, który widzimy. Zasiadał też w Radzie Nadzorczej HAWE, spółki kontrolowanej przez Marka Falente, importera rosyjskiego węgla, kontrolowanego przez Rosjan, który był jednym z głównych bohaterów, jednym z ludzi, którzy rozpętali aferę taśmową w 2014 roku, po to, żeby prozachodnia partia PO straciła władzę i po to, żeby zaczął rządzić antyzachodni PiS. Poproszę o kolejny skan. Wracamy do serwisu Rejestr IO i znów patrzymy na, na to, co się działo w tamtych latach w PKOBP, kiedy pan Sadłowski tam pracował, pan Sadłowski, kolega pani Matyldy Bojar, współpracowniczki i siostry pana Bojara ze Skoków. I widzimy, że wtedy, kiedy Sadłowski robił karierę w PKOBP, w, w, robił w tym banku karierę również Rafał Juszczak, który tym bankiem zarządzał, został wiceprezesem, a potem został prezesem zarządu i to doradcą Juszczaka na samym końcu y, swojej kariery. Pan Sadłowski został, kiedy Juszczak był prezesem zarządu. Dlaczego nas to interesuje? Po co się zagłębiamy w te szczegóły? A dlatego, że pan Juszczak, w latach 2015-2022, jak czytamy na dole tego skanu, gdzie jest fragment strony z Wikipedii, pan Juszczak był później związany z rosyjską grupą kapitałową Alfa Bank, należącą do tego samego kremlowskiego oligarchy Michała Friedmana. Pan Juszczak był prezesem filii banku na Białorusi, potem w Ukrainie, czyli Friedman, oligarcha Friedman powierzał mu, bardzo e, odpowiedzialne zadania. Poproszę o następny obrazek, żebyśmy mogli sobie zobaczyć Michała Friedmana i e, jego głównego zwierzchnika, Władimira e, Putina. I e, no, ja tutaj powiem, że to bardzo niezwykłe szczęście pan Sadłowski miał do e, ludzi, którzy jak odchodzili z PKOBP, to potem szli do Michała Friedmana. Miał niezwykłe szczęście do ludzi, którzy. Po tym jak go poznali, to zaczynali pracować dla Friedmana i to dziwna koincydencja i ja bym był spokojniejszy być może, gdyby pan Sadłowski robił w wywiadzie, w wywiadzie zagranicznym, to wtedy moglibyśmy uznać, że być może on, to on tych ludzi po prostu wysyła do Rosji, na Białoruś, żeby byli takimi Polskimi agentami w biznesach e, Michała Friedmana, i żeby donosili naszym władzom, co tam się dzieje. No ale to bardzo optymistyczna interpretacja, ponieważ kiedy to się działo, pan Sadłowski, o ile wiadomo, już w służbach nie pracował, a poza tym pan e, Sadłowski specjalizował się raczej w kontrwywiadzie, nie w wywiadzie. No a kiedy oficer kontrwywiadu e, e, ma. E, znajomych zarabiających wielkie pieniądze za granicą, to to jest raczej powód do, do niepokoju. Niemniej, ja tu się nie podejmuję rozstrzygnąć, skąd się ta koincydencja wzięła, czy była przypadkowa, a jeśli była nieprzypadkowa, to czy była groźna i jak bardzo groźna, natomiast uważam, że należy ją odnotować i powinny ją odnotować powinny ją odnotować również nasze służby. No dobrze, ale oddaliliśmy się trochę od skoków. Bo odkryliśmy, że siostra i współpracowniczka pana Bojara ze Skoków, pani Matylda Bojar, miała e, bardzo ciekawego współpracownika pana Sadłowskiego, który tutaj pracował w UOP, a potem w PKOBP miał ciekawych znajomych, którzy później trafili w objęcia Michała Friedmana. Ale tu to bardzo interesujące, ale oddaliliśmy się trochę od Skoków, wracamy do skoków. Główną aferą skok była afera skoku Wołomin z miejscowości Wołomin pod Warszawą i w tej aferze w tej aferze wielką rolę odegrał słynny gangster Jan L. Widzimy tutaj fragment strony z paszportu Jana L. widzimy jego zdjęcie twarz oczy są zasłonięte ponieważ pan Jan L Cieszy się prawem do anonimizacji. Widzimy tutaj fragment artykułu z Gazety Wyborczej na Górze, gdzie jest mowa o tym, że Jan L. był jednym z bohaterów afery Skok Wołomin. O co dokładnie chodziło? Poproszę o, o kolejny skan. To są skany z artykułu. Zamieszczonego przez portal TVN24. Czytamy tam, że jedną z najgłośniejszych spraw, w której przewija się Jan L., jest afera skoku Wołomin, gdzie przestępcy wyłudzali kredyty na podstawione osoby. Ale czytamy też, że Jan L. to jeden z najbardziej tajemniczych, prawdopodobnie najgroźniejszych polskich przestępców, zamieszanych w największe afery ostatnich lat, narażający na szwank. Bezpieczeństwo ekonomiczne naszego państwa. Czytamy, że wyłudzenia ze skok wołowin doprowadziły do wypłaty odszkodowań na kwotę przekraczającą 2 miliardy złotych. Poproszę o następny skan. Czytamy też w tym artykule TVN 24, że rzeczniczka prasowa Centralnego Biura Śledczego Policji przedstawiła E, parę lat temu Pana e, Jana L jako łącznika pomiędzy zarządem e, skoków w wołominie a e, mafią, a, 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 a gangiem Jana L, no, gangiem tak rozbudowanym, że można go nawet porównywać do mafii. Skąd się wziął Jan L. Poproszę o kolejny skan. E, Jan L czytamy w tym artykule tvn 24 był... E, Ścigany w latach 90., był podejrzany o pranie brudnych pieniędzy. Kiedy próbowano go zatrzymać, to usiłował uciekać. Uciekał po dachach domów, i funkcjonariusze dopiero złapali go na, na dachu. Ale zanim doszło do tych skoków po dachach, w latach 80., Jan L organizował przemyt. Z zachodu na wschód, z krajów zachodnich do Polski, gdzie bardzo wielu towarów brakowało. I Jan L. po cichu finansował też działania gangów, czy też kiełkujących wówczas w Polsce mafii. I już w latach 80. Jan L. był ścigany przez komunistyczne służby. Poproszę o kolejny skan. I był ścigany przez policję jako przestępca pospolity, ale interesowały się nim też służby specjalne, bo jego działalność przestępcza była zakrojona na tak szeroką skalę. Tutaj mamy przed sobą akta, fragment akt z Instytutu Pamięci Narodowej. Te akta dotyczą działalności Jana L. Poproszę o. A nie, mamy, mamy już. Nie, nie, wróćmy do, wróćmy do tego skanu, przepraszam. I tutaj czytamy, że. Jan L. jest jednym z głównych organizatorów kradzieży i przemytu samochodów do Polski. I czytamy, że jeden z jego współpracowników, Maciej Domżała, jest poszukiwany listem gończym. I pana Macieja Domżałe też znajdujemy w różnych teczkach w Instytucie Pamięci Narodowej. Poproszę o kolejny skan. To jest okładka teczki wytworzonej przez Zarząd Drugiego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie, czyli przez kierownictwo wywiadu wojskowego PRL i teczka nazywa się teczką źródeł informacji. Bardzo ciekawa teczka. Zobaczmy, kto tam był źródłem informacji wywiadu wojskowego PRL. Tak wygląda or fragment oryginalnej PRL-owskiej okładki tej teczki. Poproszę o kolejny skan. A tutaj czytamy, że w teczce źródeł informacji, wśród tych źródeł informacji wywiadu wojskowego PRL, figuruje Pan Dążała. Czytamy, że akta Dążały trafiły do wywiadu wojskowego za pośrednictwem Wojskowej Służby Wewnętrznej czyli WSW, służby, której nazwa się tutaj w naszej opowieści dzisiaj nieustannie przewija. Czytamy, że gdy Maciej Dążała prosił komunistyczne władze o zgodę na wyjazd do Austrii, o zgodę na emigrację do Austrii, to wtedy WSW przesłało jego e, akta e, wywiadowi wojskowemu, e, który zajmował się no, wywiadem wojskowym zagranicznym, czyli między innymi też w Austrii. Zatem wypada się zastanowić, czego wywiad wojskowy PRL, mógł chcieć od pana domżały w zamian za zgodę na emigrację. I pan Dążała powrócił do, nas, do historii Polski w, naszych, w ostatnich latach, w latach najnowszych, odznaczył się, czy też można powiedzieć, jego udział w losach Polski można odnotować. Poproszę o kolejny skan. To, co widzimy, to jest fragment. To jest fragment artykułu z Gazety Puls Biznesu. Po lewej widzimy pana domżałe, a po prawej jego kompana, Roberta Szustkowskiego, miliardera, o którym już tutaj wielokrotnie mówiliśmy, ponieważ obaj panowie figurują tutaj jako właściciele, w tym artykule figurują jako właściciele spółki Radius Projekt i należącej do grupy Radius, którą obaj panowie wtedy kontrolowali. A Grupa Radius no, odznaczyła się w najnowszej historii Polski. Jej prezes Jacek Kotas był wiceministrem obrony w rządzie Jarosława Kaczyńskiego w 2007 roku. E, menedżerzy Grupy Radius założyli słynną podsłuchową restaurację Sowa i Przyjaciele, która pomogła, e, e, która to restauracja no, stała się narzędziem do rozpętania skandalu. Do rozkręcenia afery taśmowej, czyli prowokacji mającej obalić prozachodnią partię PO i wznieść do władzy, wynieść do władzy antyzachodnią partię, partię PiS. Robert Szustkowski został współzałożycielem grupy Radius dzięki pieniądzom, które zarobił u kremlowskich mafijnych oligarchów Andrzeja Skocza i Lwa Kwietnoja. No dobrze. Na tym nie koniec, ponieważ jeśli chodzi o skoki, to trzeba odnotować też, że kierownictwo skoków, włącznie z senatorem Biereckim, o którym dzisiaj była już wielokrotnie mowa senatorem PiS założyła spółki Skok Holding i Ask Invest w Luksemburgu. Niewiele o nich wiadomo, bo Luksemburg to nieprzejrzysty raj podatkowy, ale kiedy się sprawdza dokumentację akta tych spółek, to zauważamy, że spółka Ask Invest założona przez Skoki w Luksemburgu była obsługiwana przez notariuszkę Martin Schaefer, która obsługiwała Wielki Rosyjski Bank Sbierbank. I tu można powiedzieć, poproszę o kolejny skan, że luksemburscy notariusze obsługują różne firmy z różnych e, stron świata, więc jedna taka koincydencja, jedna taka zbieżność jeszcze nic nie znaczy. Ale tych zbieżności jest więcej, ponieważ spółka Ask Invest założona przez SKOK korzystała również z usług prawnika o nazwisku Serge Zion, czy też Serge Cyan. I w latach 2013-2014 pan Cajen, czy też zają, nigdy nie wiadomo w Szwajcarii, jak to należy czytać, oficjalnie reprezentował zarząd Ask Invest. I ten sam e, e, prawnik pracuje w kancelarii, która od lat zajmuje się kremlowskim Zbierbankiem. E, poza tym, e, wśród luksemburskich prawników e, e, Zbierbank obsługiwał e, niejaki Józef Elwinger. I ten sam Józef Elwinger świadczył swoje usługi w firmie Skok Holding, czyli siostrzanej spółce Ask Invest. Przypomnę, obie zostały założone w Luksemburgu przez Skok. Firma Skok Holding mieściła się też pod adresem, pod którym działał fundusz Arista, inwestujący w Rosji i finansowany przez. Zbierbank, wielki rosyjski bank. Przepraszam, przed chwilą powiedziałem, że nie wiadomo jak czytać nazwisko pana Serża Zajena, bo w Szwajcarii nigdy nie wiadomo jak to jest, a to nie jest Szwajcaria, to jest Luksemburg, ale przyznam się, że nie do końca wiem też jak należy czytać luksemburskie nazwiska, proszę mi to wybaczyć. Gdyby ktoś tutaj nie wierzył w te informacje, które przedstawiłem, bo to co przedstawiłem to są skany ze stron książki Ryzyk i Przyjaciele, którą sam napisałem, gdzie zająłem się skokami jako sponsorami ryzyka. To gdyby ktoś mi nie wierzył, no to może zajrzeć do tygodnika Polityka, poproszę o kolejny skan, gdzie czytamy, że skok, że skoki założyły spółkę Ask Invest w Luksemburgu. No, jak ktoś ma cierpliwość, to może też spróbować pogrzebać w aktach spółek w Luksemburgu. Poproszę o kolejny skan. Tu mamy akt założycielski spółki Ask Invest, gdzie czytamy, że e, e, akt założycielski dla tej spółki spo, sporządziła pani Martin e, Schaefer i poproszę o kolejny skan. Gdzie czytamy, że pani Martin Schaeffer obsługiwała również rosyjski Zbierbank. No dobrze, to teraz, ponieważ zbliżamy się do końca, chciałem wrócić jeszcze do naszego, do naszego gościa Wojciecha Kwaśniaka, którego raz jeszcze serdecznie pozdrawiam i życzę mu wszystkiego najlepszego pragnę przypomnieć jego słowa które powiedział dzisiaj i które wypowiedział też w rozmowie z gazetą Wyborczą poproszę o kolejny skan tu przypominam właśnie e, 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 tę informację ważną że e, ludzi którzy próbowali naprawiać lub też zwalczać nieprawidłowości nadużycia e, w skokach e, no, byli zastraszani w sposób wyjątkowo brutalny. Między innymi jeden z zarządców był nękany przez rosyjskojęzycznych przestępców. Poproszę o kolejny skan. W rozmowie z Wyborczą Grzegorz Kwaśniak, jak widzimy na górze tego skanu, powiedział, że z, było takie pismo związane ze Skokiem Wołomin, Dobry Znak. I z tym skokowskim pismem współpracował Janusz Korwin-Mikke. A Janusz Korwin-Mikke jest no, jawnym agentem Rosji. Od lat twierdzi, że Putin byłby świetnym prezydentem Polski. Tu widzimy nagłówek dziennika Gazety Prawnej, który odnotował to, tę wypowiedź Janusza Korwin-Mikkego, ale i po. Inwazji Putina na Ukrainę. Korwin-Mikke pojawiał się w rosyjskich mediach, a wcześniej jeździł na tereny okupowane przez Rosjan, bratając się z rosyjskimi agresorami. No, tu nie ma wątpliwości, że Korwin-Mikke jest agentem Rosji i dlatego wiara w to, że PiS, Skoki mogłyby być antyrosyjskie, kiedy równocześnie Promują pana Korwina na, na łamach jednego ze swoich pisemek. No, kiedy widzę te fakty i widzę nadal utrzymującą się niektórych naiwną wiarę w to, że Kaczyński nie lubi Rosji, to po prostu pozostaje bez słów. Ale idźmy dalej, bo tych faktów jest więcej, prawda? To, tylko, to nie tylko korwin. Poproszę o kolejny skan. Tu mamy e, fragment e, wywiadu z. Na górze po lewej stronie mamy fragment wywiadu z e, Wojciechem Kwaśniakiem z e, gazety Wyborczej, tam gdzie e, Wojciech Kwaśniak mówił o tym, że był nękany przez Przemysława Wiplera, o czym dzisiaj też u nas wspominał. E, to Wipler złożył doniesienie do prokuratury, gdzie napisał, że to e, Wojciech Kwaśniak i Komisja Nadzoru Finansowego odpowiada za upadłość Skoku Wołomin, a nie Senator Bierecki, Spis i jego kasa krajowa, która pozwalała na te nadużycia. No więc przypomnę, w związku z tym, kim jest Przemysław Wipler, były pisowiec, dziś Konfederata, który w 2015 roku mówił, że nie, Polska nie powinna dawać broni Ukrainie ani sprzedawać na preferencyjnych zasadach, czyli jawnie działał na korzyść Rosji, a niedawno. Próbował wprowadzić do komisji śledczej do spraw Pegasusa ekspertkę Annę Trocką, która działała w rosyjskim sądzie arbitrażowym w Moskwie. Dodajmy, że o czym też wielokrotnie już mówiłem dodajmy, że, że ten sąd arbitrażowy w Moskwie to jest taka właśnie prywatna firma, która robi za taki prywatny sąd została założona przez państwowy uniwersytet prawny imienia Olega Kutafina, tak się niestety nazywa, a rektor tego uniwersytetu zasiada w radzie nadzorczej Kremlowskiego koncernu paliwowego Lukoil. Poproszę o kolejny skan. W rozmowie z Gazetą Wyborczą sprzed dwóch tygodni chyba Wojciech Kwaśniak mówił, że e, e, jego oprawcy, ci, którzy próbowali go zabić, byli bronieni przez e, pisowskiego propagandzistę Piotra Nisztora, który w Pulsie Biznesu w 2014 roku, zaraz po zamachu na, na Wojciecha Kwaśniaka, e, twierdził, że wyklucza się próbę zabójstwa, że to była tylko od taka sobie napaść. Podczas kiedy uderzono człowieka metalową pałką w głowę i... E, Złamano mu czaszkę, fragment czaszki, to pragnę tutaj Państwu przypomnieć. I kto to jest Nisztor? No, Nisztor to jest ktoś, kto nawet wydał książkę, w której się bezczelnie chwali, że rozpętał aferę taśmową. Aferę, która, jak wiemy, no, on jej nie rozpętał, rozpętali ją Rosjanie. To była afera inspirowana i, i na każdym etapie monitorowana przez Rosjan, skierowana przeciwko polskim prozachodnim politykom, ale Nisztor zrobił dużo, żeby pomóc tutaj w rozpętaniu tej afery. To trzeba mu przyznać, że się postarał. No i Nisztor to jest człowiek, który w bliższych nam już czasach, w ostatnich latach, brał pieniądze od Adama Glapińskiego jako prezesa Narodowego Banku Polskiego, ponieważ wygłaszał wykłady organizo organizowane przez Narodowy Bank Polski. Mamy tutaj fragment. Z materiału ze strony internetowej Narodowego Banku Polskiego, gdzie czytamy, że w Centrum Pieniądza NBP wykład wygłosi Piotr Nisztor. Nazwali go tutaj pochlebnie dziennikarzem, dziennikarzem śledczym. Wykład patologie, wykład pod tytułem Patologie transformacji polskiej bankowości. No, na pewno o patologiach Nisztor dużo Dużo wie i dlaczego mówię, że e, Nisztor brał pieniądze od Adama Glapińskiego, bo Adam Glapiński był i nadal jest. Był wtedy i nadal jest prezesem Narodowego Banku Polskiego. I tu znowu natrafiamy na starych znajomych. Poproszę o kolejny skan, ponieważ, jak pisał Grzegorz Rzeczkowski w gazecie wyborczej, e, Adam Glapiński e, dostał wielką posiadłość i pałac. W zamian za domek w Wilanowie od wspomnianego już wcześniej Roberta Szustkowskiego. Tutaj widzimy, po środku tego skanu widzimy nagłówki mówiące o tej niezwykłej zamianie, która tak naprawdę była prezentem. Mówimy o tym, że Szustkowski pracował dla rosyjskiego montaż Specbanku, banku, który miał w Polsce odbudować wpływy finansowe i gospodarcze Kremla. Szustkowski został obarczony takim zadaniem jako szef polskiego oddziału montaż Spiecbanku. Po lewej mamy rzecz jasna Adama Glapińskiego, którego tutaj pozwoliłem sobie ukoronować taką ładną konstrukcją. To, co widzimy, jest nad Glapińskim to jest zwieńczenie bramy prowadzącej do tej pałacowej posiadłości Glapińskiego. Postanowiłem tym zwieńczeniem zwieńczyć głowę Glapińskiego. Mam nadzieję, że tak go zapamiętamy jako człowieka, który dostał w prezencie pałac od Rosjan. Poproszę o następny skan. I to już jest ostatni bohater dzisiejszego wieczoru. Mamy na górze samej znowu jedno zdanie, dwie linijki z wywiadu, jaki wyborcza przeprowadziła z Grzegorzem Kwaśniakiem, gdzie on mówi, że skok Wołomin, dokonujący niezwykłych naprawdę nadużyć, był nagradzany. Dostawał nagrody między innymi od tygodnika wprost kierowanego przez Sylwestra Latkowskiego. I Latkowski to jest ten. Człowiek, którego widzimy na zdjęciu pod spodem na, na dole tego skanu. No a Latkowski to kolejny bohater afery taśmowej z 2014 roku. Człowiek, który zrobił bardzo dużo, żeby jak najbardziej nagłośnić nielegalne nagrania, mające skompromitować polskich polityków prozachodnich z pożytkiem dla Rosji i z pożytkiem dla PiS. Wtedy to służby wówczas jeszcze demokratycznej Polski weszły do redakcji wprost i próbowały zabrać Latkowskiemu laptopa. On się z tymi służbami szarpał, zamiast im po prostu laptopa oddać, bo służby wtedy próbowały zatrzymać groźną, antypolską prowokację, a Latkowski robił wszystko, żeby ta prowokacja wypaliła, żeby ta prowokacja odniosła. Odniosła sukces. Niestety bardzo wiele osób wtedy uznało, że to Latkowski jest bohaterem, który heroicznie broni swojego dziennikarskiego laptopa przed zbirami z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Było odwrotnie. Jeśli ktoś tutaj zasługuje na, na to, żeby go nazwać Zbirem, to raczej pan Latkowski. Albowiem tak się składa, że pan Latkowski ma. Przestępczą przeszłość. Przestępczą w najbardziej dosłownym znaczeniu tego słowa. I zanim on został pisowskim bohaterem broniącym laptopa, to o jego przestępczej przeszłości nawet pisowskie media pisały. Poproszę o kolejny skan. Pisał o niej tygodnik sieci, skądinąd sponsorowany przez Skoki. To jest fragment. Tekstu Andrzeja Rafała Potockiego, pisowskiego propagandisty, który tam pracuje. Najwyraźniej bracia karnowscy, szefowie sieci, nie wiedzieli jeszcze wtedy, że Latkowski jest pod specjalną ochroną. I pan Potocki opisywał haracze, pobicia, oszustwa, więzienie, czyli przeszłość redaktora Latkowskiego. Poproszę o kolejny skan. W tym artykule jest mowa o wyłudzeniach, o zastraszaniu, Kobiety przedsiębiorczyni, od której wyłudzono, wyłudzono pieniądze, i jest też mowa o tym, poproszę o kolejny, ostatni już dzisiaj skan. Jest też mowa o tym, że w tych bandyckich działaniach latkowskiemu służą przybysze z postsowieckiego wschodu z Litwy, ale są to przeważnie Rosjanie, rosyjskojęzyczni obywatele Litwy, którym przewodzi niejaki Kęstutis Norejko i w raporcie polskiej policji czytamy, że do 1991 roku e, e, bandyta Norejko był ochroniarzem e, ostatniego sowieckiego premiera, Nikołaja Iwanowicza Ryszkowa, e, rosyjskiego komunistycznego polityka. Czyli kółko po raz kolejny się zamyka, i gdy badamy na to, kto działa w skokach, kto pracuje dla skoków, kto wspiera skoki, no to trafiamy na Rosję, WSW i czasem także SB, a potem znowu na Rosję i jeszcze raz na Rosję, aczkolwiek nie należy też zapominać o Białorusi, od której, od której zaczęliśmy. To tyle na dziś, jeśli chodzi o skoki. Bardzo gorąco dziękuję za wszystkie łapki. Przypominam o łapkach. Im więcej łapek, tym więcej osób zobaczy te transmisje i pozna, i pozna fakty, które, które powinna, które, 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 które wszyscy powinni poznać. Gorąco dziękuję za wsparcie finansowe, bo bez niego nie moglibyśmy istnieć. Szczególnie gorąco dziękuję tym, którzy wspierają nas w serwisie Patronite, bo tam można zrobić zlecenie stałe. A kilka złotych co miesiąc to więcej niż jedna Duża suma jednorazowo. A teraz kolejny gość, gość niespodzianka, czyli Marcin Celiński, który nam tutaj za chwilę coś zapowie. Dzień dobry Państwu, witaj Tomku. No, zapowiedź nie do końca będzie chyba konweniowała z, z Twoim programem, bo z skanów nie będzie. Chciałem Państwa zaprosić już za. 4 minuty. Rozpoczynamy taki nowy cykl w resecie. Nazwaliśmy to codziennikiem resetu, czyli codziennie od poniedziałku do piątku, od 20.30 do 21. Redaktorzy resetu będą podsumowali dzień. Poniedziałek, proszę Państwa, od razu usprawiedliwię, jest dniem, w którym będzie to robił Piotr Szumlewicz, ale ponieważ Piotr Szumlewicz dzisiaj akurat tak wypadło, że nie mógł, to ja się pojawiam jako niegodne zastępstwo. Postaram się w miarę dobrze go zastąpić. Na pewno dzisiaj porozmawiamy o, uwaga, tu cudzysłów, będzie trochę szydery, niespodziewanym sukcesie Władimira Putina w wyborach, w tak zwanych wyborach prezydenckich. W Rosji. Na pewno opowiemy sobie, że dostał już gratulacje z całego świata, ja nawet ten cały świat, korzystając z tego wejścia u ciebie, wymienię. Wenezuela, Nikaragua, Północna Korea, Chiny, Uzbekistan, Tadżykistan, Honduras, Kuba. Z tych miejsc nasz bohater dostał. Dostał już oficjalne gratulacje. Z Polski jeszcze nie dostał, podobnie jak do dzisiaj prezydent Biden nie dostał gratulacji od prezydenta Polski, ale to zupełnie inna historia, o której, o, o której można opowiadać. Zwraca uwagę na pewno przy tych gratulacjach fakt, że. No, Nie ma tam wszystkich państw postsowieckich, nie ma tam Republik Kaukaskich, nie ma tam Kazachstanu. Może jeszcze czekają i chcą się upewnić, czy ten wynik wyborów był dobry. Na pewno wspomnimy o konferencji prasowej ministrów Pistoriusa i Kamysza, bo ona jest dosyć istotna, ta wspólna konferencja prasowa i Zapowiedź tworzenia sił szybkiego reagowania, a moim i Państwa gościem współkomentującym wydarzenia dzisiejszego dnia będzie redaktor Jacek Zimnik, znany dziennikarz, publicysta, własny kanał Zero Ograniczeń i TVP info. I to, proszę Państwa, będzie ta historyczna chwila, kiedy po raz pierwszy. Gościem resetu będzie dziennikarz TVP Info, bo do tej pory to się nie zdarzyło, żeby aktualny dziennikarz TVP Info był naszym gościem. Zapraszam Państwa serdecznie, dzisiaj premierowo, ale od dzisiaj, od poniedziałku do piątku, codziennik resetu będzie na Państwa czekał codziennie, jak sama nazwa wskazuje, o 20.30. A ja dodam, żeby nie naśmiewać się z Uzbekistanu, bo to kraj, który odwiedził minister Rał. A jeśli go odwiedził. Czyli no, to, to nam... jest poważny kraj, sugerujesz, tak? Tak jest. Nie zabieram więcej czasu, Tomku. Zapraszam państwa. Kłaniam się nisko i do zobaczenia, mam nadzieję, za parę minut. A ja bardzo dziękuję, też zapraszam na codziennik i zapraszam za tydzień na dochodzenie prawdy. Dziękuję za każdą łapkę, za każdą wpłatę i proszę wszystkich o dużo lajków, dużo serduszek i dużo wsparcia duchowo-internetowego nie tylko dla nas, także dla naszego dzisiejszego gościa Wojciecha Kwaśniaka, który to nie jest slogan, to nie jest frazes, który naprawdę walczył o Polskę i, i przelał za nią krew. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Reset obywatelski